Zostaw go! Zostaw go! Zostaw go! Bandyto! Zostaw go! Kurwa, kurwa, kurwa! Pani została pobita, popchnięta, ma uszkodzone kręgosłup, pobite okulary. Może pani powiedzieć, co się dzieje? Trzeba. Ale panie Kozłowski, spokojnie, spokojnie. Dlaczego pan najpierw mnie dotyka? Proszę legitymację. Proszę bardzo. Legitymacja, a nie ten, że jest pan w prasie. No tak, no jestem legitymacja. Nie, to jest legitymacja z internetu. Proszę pana, czyta pan prawo prasowe? Legitymację wydaje redakcja. Taką mi wydała, taką mam. Proszę sobie sprawdzić, jeżeli pan nie wie, że jestem zarejestrowany. Ale pan, przepraszam, co państwo w ogóle robią w tej chwili? Dlaczego pan... Nie muszę się panu tłumaczyć. Proszę, jeszcze raz. Nie muszę się panu tłumaczyć. Ja też się panu nie muszę tłumaczyć. Pana kolega pchnął z całej siły i mam uszkodzony kręgosłup i podłuczoną głowę, wypity ząb i nie dam rady wstać z krzesła. Co ma pan do powiedzenia w tej sprawie? No pana nie chcę. A jakim prawem ci policjanci, jaką strzec spokojnie? Ale proszę pana, nie ma czegoś takiego jak spis pana. Panie Kozłowski, najpierw to sobie ustawmy paragraf 15, tak? Tak, poproszę pana dokument w tym związku. Proszę pana, zła odpowiedź, proszę pana. Zła odpowiedź. Przepraszam, ja tylko będę. Zła odpowiedź. Imię, nazwisko, stopień, powód prawny, powód faktyczny. Czy dysponuje pan samochodem? Pani, poczekaj, zaraz jak samochód zorganizujemy. Pani, wysyłaj się. Pani, no, nie chcę nic wspólnego. Nie. Zaopiekujcie się panią, wynajmniej niech policja tego nie robi. Głośno rozniesie! Preska! Budą! Preska! Budą! Preska! Budą! Brawo Białystok, brawo Podlasie! Brawo do Białego Stoku! Białystok się budzi! Rodziców, którzy wychowali, wykształcili i doprowadzili do wieku dorosłego młodzież. A teraz ja z bólem serca i łzami w oczach patrzę, jak młodzież studiująca na uniwersytetach medycznych, młodzi dentyści, młodzi nauczyciele, młodzi lekarze są zmuszani szantażem do przyjmowania szczepionki, która to szczepionka powoduje poważne zmiany genetyczne, która może powodować zmiany genetyczne u następnych pokoleń, która nie jest przebadana, która jest eksperymentem medycznym. I jako matka, która byłam też nauczycielem i z bólem serca patrzy na to, że nasza młodzież przez tyle czasu nie mogła normalnie się uczyć, że moje dzieci nie mogą normalnie żyć, bo są w strachu, że będą musieli przyjąć szczepionkę. A jakie będą skutki tej szczepionki dla młodych dziewcząt, które w przyszłości będą chciały urodzić dzieci, dla młodych ojców, którzy będą chcieli mieć normalne dzieci. Tego nikt nie powiedział i nie powie. Zgodziliśmy się na eksperyment medyczny, ale to nie jest obóz koncentracyjny i my nie jesteśmy dziećmi doktora Mendele. Brawo dla pani, brawo! Tylko po to jestem, żeby młodzi ludzie pod żadnym pozorem nie zgadzali się na przyjęcie szczepionki. Polska dla nas i dla naszej młodzieży. Nie po to pracowaliśmy, nie po to wychowywaliśmy dzieci, żeby teraz drżeć o ich życie i zdrowie. Zostaw go! Zostaw go!
Jest nagranie, tutaj taki młody. No. To jest ta kobieta, która ucierpiała. Tak, chodźmy. Tam teraz jakiś coś tam już kombinują. Pewnie, to chodźcie, chodźcie szybko, chodźcie szybko, bo tam... Gdzie zawiadomienie jakieś? No, kojarzę się z tymi narzeczonymi. Już teraz to powiedziemy, dobra? Dobra, dobra, tylko idę właśnie tam zobaczyć, co się dzieje. Ty wiesz, jak, jakie zawiadomienie? Bo zaraz się przykabacą, nie? To jest starsza kobieta. Aha. To potem cała grupa policja to tam wszystko do nas. Kobieta uderzyła głową od nich. Mówi, że straciła całość. Kto ma nagranie? Jest nagranie, spokojnie. Bo odpowiedzi panu dodało. Nie, nie, nagranie mam. Jak skończę live'a, może u mnie będzie, tylko nie wiem, czy tam właśnie kamery miałem rzuconą akurat. Gdzie? Ale ja tam nagranie jest. Jest nagranie, znaczy ja nie, tak? Ale wiem, kto ma. Nie? A oni tam już coś tam kombinują. Ja uważam, że powinien wiedzieć. Ty znasz się, jak ten proceder kompletnie zrobił. Ale... W tej chwili jaka jest sytuacja? Pani jest... Cała dziewczyna z obsługi, to jeszcze jedna kobieta i to jest wszystko. No ale jeżeli pani potrzebuje pomocy medycznej, to co tu robi policja, tak? Ząb wybity i głowa obita. No, uderzyła głowa o ziemię. I teraz karetka, czekają na karetkę. Ale to ci, którzy tu stoją, to zrobili? Nie, to są wszyscy, tak? Bo, wiesz, chyba adwokat, to ja, bo nie? Przepraszam, przepraszam. Chodź, nagrasz to w nagranie. Oczywiście. Pani została pobita, popchnięta, ma uszkodzone kręgosy, pobite okulary. Może pani powiedzieć, co się dzieje? Ale panie Kozłowski, spokojnie, spokojnie. Dlaczego pan najpierw mnie dotyka? Proszę legitymację. Proszę bardzo, proszę bardzo. Legitymacja, a nie ten, że jest pan w prasie. No tak, no jestem legitymacją. Nie, to jest legitymacja z internetu, proszę legitymację. Proszę pana, czyta pan prawo prasowe? Prawo, legitymację wydaje redakcja. Taką mi wydała, taką mam. Proszę sobie sprawdzić, jeżeli pan nie wie, że jestem zarejestrowany. Ale pan, przepraszam, co państwo w ogóle robią w tej chwili? Dlaczego pan... Nie muszę się panu tłumaczyć. Proszę, jeszcze raz. Nie muszę się panu tłumaczyć. Ja też się panu nie muszę tłumaczyć. Pana kolega pchnął z całej siły i mam uszkodzony kręgosłup i podłuczoną głowę, wypity ząb i nie dam rady wstać z krzesła? Co ma pan do powiedzenia w tej sprawie? No pana nic w tej chwili. A jakim prawem ci policjanci, jaką strzec spokojnie? Ale proszę pana, nie ma czegoś takiego jak spis ale pana. Takie, że pan materiał nagrywa, to nie, panie Kozłowski, najpierw to sobie ustawy ten paragraf 15, tak? Proszę pana dokument w tym związku. Proszę pana, zła odpowiedź, proszę pana, zła odpowiedź. Przepraszam, ja tylko bym zła odpowiedź, imię, nazwisko, stopień, powód prawny, powód faktyczny. Czy dysponuje pan samochodem? Pani, poczekaj, bo zaraz jak się zorganizujemy. Wysyłajcie. Nie chcę mieć nic wspólnego z policją. Nie. Zaopiekujcie się panią, wynajmniej niech policja tego nie robi. Może przyjechała. Ale że nie pozostawiajcie pani bez opieki, bo oni się zajmą koronawirusem, testami jakimiś, a nie pani zdrowiem. Ja bym nie jechał do szpitala, bo to oni w tej chwili wymazują od razu i jeszcze nam panią wykończą. Ale jak ktoś jedzie, to niech jedzie z panią. Jest ktoś z rodziny z pani? Ja nie chcę do szpitala, ja chcę do domu. Ale słuchajcie, nie, ja bym jej nie zostawiał w karetce. Ja bym jej nie zostawiał w karetce. Ej, zapytajcie się, zna ktoś panią, jak się nazywa, żeby nie mieć jakiś kontakt, telefon do niej. Weźcie to jeszcze ogarnijcie. Pani Aniu, napiszę numer telefonu. Dobrze. Pani Aniu, jakiś kontakt do pani, żebyśmy wiedzieli, co się z panią stało, dobrze? No właśnie. Zapisujemy. Już, niech pani poda numer.
to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł, bo ta kobieta może nie wyjść. Także ja bym radziła, żeby ona z sądu wyszła. 27 lat człowiek. Dwa tygodnie temu trafił do szpitala z przeziębieniem. Spali go, podłączyli respirator, zmarł. Tak, kochani, jak system kogoś zabiera, koniecznie musimy mieć kontakt, kogo nam zabierają. I trzeba, że tak powiem, nawzajem się pilnować. Teraz łatwiej, dlatego że...